Poczekaj, Michał, jesteśmy. To jest co za odmiana? Jeszcze raz? Tu akurat. Otóż żadnych zniekształceń czy po przymrozkach tutaj jakoś, no. No nie, nie zauważam. I mówisz, że Mutsu tutaj dostało bardziej, tak? Znaczy bardziej mi się zdaje, że tu w przemienność ono wpadło i jest po prostu tego towaru mniej na drzewie. Dobra, a gdzie jest szampion? Obok, szampion, tak? No, obok. Ale. I mówisz, że tu jest lepiej? No lepiej, albo w sumie tak samo, kurczę, bo. No jak na razie sobie radzimy, jeśli chodzi o. Oparcha i mocznika. Nie, tutaj jest na pewno jest ok, tylko ja patrzę, wiesz co, po liczbę zawiązków, nie, że... Może przez to, że też przemienność, my mamy taką skłonność, że przerzedzaniem jesteśmy dość słabi. No i mamy... Już wybrnęliśmy na niektórych odmianach. Na pewno będzie trzeba przerzedzać. Trzeba będzie przerzedzać, mówisz, nie? Może niektóre drzewa są puste. Na pewno wierzchołki, zobacz jak jest oblepione górą. Tak, tak. Dobra, Mutsu pierwsze, teraz szampion. Mamy jeszcze tutaj jakieś inne odmiany? Tam jedynie jest Eliza jeszcze obok i Gala będzie jeszcze. O, to wiesz co, zobaczmy Galę tak dla porównania, żeby sobie wszyscy też inni zobaczyli. I jak to wygląda na tej odmianie z zawiązkami? Też jest dość mocno. Myślę, że tylko przerzedził trochę ten przymrozek, że tutaj nie siekło tych odmian w ogóle. Ale jedynie co to... Ja bardziej patrzę, zobacz, to drzewo mniej, a to generalnie tak. A to jest bardzo oblepione. Żadnych zniekształceń. No. Nie lizaki gdzieś się pojawiają na szampionie, ale tylko czasami. Tutaj generalnie znów spokój, a tutaj proszę znów. Zawiązek obok zawiązka. Musimy przerzedzać. O, tutaj trzeba przerzedzać. I to już tylko cicha benzyloadenina ci została, nie? No tak, ewentualnie pomonić to jeszcze. No. Czy to chwyci? To tak. No. Dobrze, idźmy na galę. Galę mamy tam. I odmiana gala. Tu jest zwykła mastka? Nie, tu jest tylko royalka. Mastki mam prawie w ogóle w sadzie. Royal, tak? Same sporty spaskowane, jedynie nie sadziłem i. Dobrze. No i popatrz, jak to wyglądało odnośnie gali. Coś się sypie, ale no jest trochę tego zawiązka, nie? No gala jak gdyby najmniej chyba dostała, jeśli chodzi o przymrozki wczesne do sobie. Michał, i zobacz, tu jest też taka tendencja, że górą jest dużo, dołami masz trochę mniej, nie? No właśnie, no... Albo tylko jechać, wiesz co, na... No przecież... Zobacz tutaj, nie? Przecież to tak... No jest tu taka już szczota po prostu. No, jak mówisz szczota, to tak nie może być, bo tutaj jest tego za dużo i to się wszystko trzyma, nie? Na pewno będzie też trzeba ręcznie też wyłożyć przerzedzanie, to będzie nieuniknione. Ilu letnie to są drzewa? Tu akurat są drzewa 15-letnie, 2005 rok. Sadzone, to jest na M9 rozgala. Aj. Okej. Okay. Dobra. Jona Goldów tutaj żadnych nie masz? Nie, Jona Goldów nie, no jedynie Mutsu, tak. Okej. Okay. Prince'a? Prince'a żadnego. Gdzieś będzie dosadzany Prince, bo też są zainteresowani ludzi. Dobra. Szampion generalnie, który jest prowadzony tak, dwa druty na górze, bambus. Miał być jeszcze w tym roku do jeden dokładany, jeśli chodzi o nawodnienie, żeby podwieźć linię, ale tyle pracy jest, że po prostu nie mam czasu. Czasowo, nie? Ogólnie z najgorsza chyba ziemia, bo to jest przepał taki się zrobił trochę i... No i to nie chce za bardzo rosnąć. Ale zobacz, jeżeli chodzi o zawiązki, nie? Jeśli chodzi o tego Reno, to naprawdę jest zawsze co roku multum. Reno 2, tak? Reno 2. Szampion Reno 2, proszę bardzo. Na M9. Na pewno do przerzedzania, przecież... Tak. Ale Michał, tutaj generalnie to jest po prostu, wiesz, to jest za dużo tego wszystkiego. Nie jest za dużo, no chcę się przytać, no ale... Przecież... Ja wiem, że część opadnie, ale przecież... On prawdopodobnie będzie, kurczę, też wymieniony za rok albo dwa na jeżynę, też do uprawy deserowej. To będziemy właśnie dokładać siatki szczegrodowe na... Wchodzisz powoli z jabłka. Wchodzisz coraz bardziej w czereśnie, bo to umiesz, to robisz, tam widzieliśmy te bibaumy i tak dalej, te nowe nasadzenia. Masz malinę,
sadzisz generalnie aktynidię i myślisz o jeżynach. Tak. Z jabłka dlaczego schodzisz? Tak. Z jabłka przede wszystkim z tego schodzę, tak tylko żeby... Dlatego, że wiadomo jak to jest czasami z płatnościami za jabłko i tak dalej. I czasami na pieniądze za jabłko trzeba czekać 3-4 miesiące, 5. Zależy też gdzie, jak się sprzedaje i gdzie. Mhm. A tak to jeśli chodzi o owoce deserowe, które sprzedaję na rynku hurtowym, to ja za nie dostaję gotówkę, tak? Okej, okay. Od razu, nie? Bez czekania. A widzę, że to wychodzi, że jest zejście i uciekam trochę z jabłka. Z jabłka jedynie pozostaje przy odmianach, które sprzedam koło domu i na dwa markety, na które podaję jabłka. Dobrze, to wszystko wiemy. Michał, to bardzo dziękujemy i do zobaczenia, nie? Jasne.